Czy te samochody, powiedzmy, dla najważniejszych osób w państwie wyróżniały się jakimiś takimi, oprócz tego, że były opancerzone, to czy miały jakieś takie nadzwyczajne ciekawostki? Znaczy, sama nazwa już robiła, to rzucała na kolana, moim zdaniem. Biuro Ochrony Rządu to coś było dla młodego człowieka nieosiągalne. Chroni się osoby z tak zwanego katalogu, czyli był dość bardzo, można powiedzieć, wymagający. Ja już sam egzamin fizyczny się pierwszy raz spotkałem. A niech mi pan wierzy, w szkole oficerskiej nie było lekko. W Polska mówi pan generał brygady Paweł Bielawny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie generale, chciałbym z panem porozmawiać w sprawie byłej pana pracy. Był pan wiceszefem Biura Ochrony Rządu, obecnie Służby Ochrony Państwa. Chciałbym porozmawiać na temat blasków i cieni tej pracy w służbie ochrony najważniejszych osób w państwie. BOR powstał w 1956 bodajże szóstym roku. Jednym z czynników, dlaczego powstał, to był zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza. No i ta formacja wiele, wiele lat zajmowała się ochroną tych najważniejszych osób w państwie. Zajmuje nadal. Jak pan trafił do BOR-u? Czy w ogóle jako młody człowiek pan marzył o tym, żeby zajmować się ochroną najważniejszych osób w państwie? Moje marzenia z Biurem Ochrony Rządu są związane jeszcze z lat bardzo, bardzo młodego człowieka. Jak byłem w szkole podstawowej albo średniej, już nie pamiętam, była jedna z wizyt papieża Jana Pawła II do Polski i tam był wywiad, pamiętam, w telewizji z funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu i wtedy właśnie ta iskierka się zapaliła, że czemu nie? I moja droga wiodła przez szkołę oficerską we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Mechanizowanych we Wrocławiu i kończyłem ją w 1991 roku. Jeszcze był wtedy nabór z tej szkoły do Biura Ochrony Rządu i do nadwiślańskich jednostek wojskowych. I ja z paroma kolegami wystartowałem na egzaminy do Biura Ochrony Rządu. Przyjechaliśmy jeszcze przed promocją tu do Warszawy, gdzie w ogóle z jakąś sensację zbudziliśmy, bo oni żadnego naboru nie robią, ale wtedy zapisali sobie nasze nazwiska i po promocji, po miesięcznym urlopie, jak się zameldowaliśmy w dowództwie wojsk nadwiślańskich na ulicy Podchorążych, wytypowano czterech nas, których trzech nas wcześniej było, czwartego kolegę z nie wiadomo jeszcze wtedy z jakich powodów, zawieźli nas jeszcze wtedy siedziba Biura Ochrony Rządu była w Komendzie Głównej Policji na Puławskiej i tam rozpoczęliśmy selekcję. I z czterech nas trzech się dostało. I tak się zaczęło. Proszę mi powiedzieć o takich blaskach tej pracy. Co pana najbardziej fascynowało w tych działaniach? Znaczy, sama nazwa już robiła, to rzucała na kolana, moim zdaniem. Biuro Ochrony Rządu to coś było dla młodego człowieka nieosiągalne, elitarne. Biuro Ochrony Rządu w tamtych latach to było 200, 300 parę osób. I dostanie się do tego klubu było wielkim prestiżem, tak dla mnie przynajmniej. To jest obcowanie z wielkimi tego świata, bo to nie tylko chodziło o osoby, które zaczęliśmy chronić, zacząłem chronić tutaj polskich polityków. Bo zaczynałem od pana prezydenta Lecha Wałęsy i wielu innych polityków polskich, ale to byli wszyscy,
wszystkie głowy państwa, które przylatywały do Polski w tamtym okresie. Bo przepraszam, że wejdę w słowo, zwyczaj jest taki, że jeśli przylatuje głowa innego państwa, to ochroną zajmuje się Biuro Ochrony Rządu. Rządu. W tamtym okresie, tak, dzisiaj Służba Ochrony Państwa, chroni się osoby z tak zwanego katalogu, czyli osoby odpowiadające funkcjom najważniejszych osób w państwie u nas w kraju. Do tego dochodzą głowy koronowane, przedstawiciele, najwyżsi przedstawiciele kościołów, jak i również osoby, które zwracają się poprzez, czy to minister, zwracały się poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych o objęcie ochroną na terenie kraju. I tutaj współdziałaliśmy z różnymi służbami, chroniliśmy tutaj szefów służb amerykańskich, które przylatywali wtedy na nie do końca jawne spotkania. Moi koledzy chronili szefa CIA. To były spotkania niejawne na terenie Warszawy i nie tylko. Wtedy agencja wywiadu zwracała się do nas jako do służby, która miała największe doświadczenie w ochronie osób, o to, żeby objąć tego typu osoby ochroną. To są te plusy, tak? To są. System szkolenia był wymagający? Był dość, bardzo można powiedzieć, wymagający. Ja już sam egzamin fizyczny się pierwszy raz spotkałem, a niech mi pan wierzy, w szkole oficerskiej nie było lekko ze szkoleniem fizycznym. Tutaj doszły wiele innych elementów, bo my byliśmy tu, koledzy moi byli prekursorami wielu takich, sami tworzyliśmy pewne programy szkoleniowe. Później doszły różne inne elementy. Mocno się szkoliliśmy strzelecko, mocno się szkoliliśmy taktycznie. To była walka wręcz, to były zajęcia wysokościowe, jazda samochodem i tak dalej, i tak dalej. I to wymagało dużego potu, że tak powiem, na ćwiczeniach wylanego. Ale to był, myślę, że jeden z najlepszych okresów służby. Panie generale, a jak wyglądał, powiedzmy, zakup, dobór sprzętu, aut? Czy wy wprowadzaliście jakieś własne nowinki, żeby usprawnić, jeszcze bardziej zabezpieczyć na przykład samochód? Powiedzmy, jest szyberdachem, o, wszystko pasuje. Nie, nie, ten szyberdach musi być zaspawany. No nie jest tak do końca. Jeden element tylko wprowadziliśmy, ale należy pamiętać, że pierwsze samochody, na przykład jak już mówimy o samochodach, pancerne, które w Biurze Ochrony Rządu funkcjonowały po rosyjskich czajkach, były to samochody marki Volvo. Pancerne mieliśmy też w innej firmy, tylko były to samochody dopancerzane na bazie różnych nadwozi, różnych samochodów, no, można powiedzieć, luksusowych. Ale doświadczenia moich kolegów, szczególnie z transportu, z takiego sławetnego oddziału 5, to było kupowanie samochodów pancernych, które schodziły z linii. Czyli była linia montażowa samochodów pancernych. To nie było dopancerzanie. Oczywiście, co do broni, patrzyliśmy na nowinki takie jak służby izraelskie, które na przykład jak weszło w Biurze Ochrony Rządu, weszły Glocki do służby 17 i 15. Glock 17 i Glock 15. Pamiętam, że służby izraelskie miały też na swoim wyposażeniu tego typu broń, ale oni już mieli zmodyfikowaną do swoich potrzeb, czego my nie mogliśmy wtedy jeszcze osiągnąć, nie na tym etapie. Nie mieliśmy ani takich kontaktów jako służba, ani nie mogliśmy ingerować w pewne rzeczy. To też się opiera na środkach finansowych. I jedynym takim elementem, gdzie moi koledzy brali udział w projektowaniu samochodu, to był samochód pancerny marki Toyota Land Cruiser,
po zamachu na w białym kolorze. Ambasadora w Iraku i tych doświadczeniach, jakie wynieśliśmy, gdzie trzy nasze samochody tam spłonęły. I po tym, co mogło doprowadzić do tragedii, no, przypomnę, że tam w wyniku obrażeń zginął nasz funkcjonariusz. Większość ludzi, którzy brała udział w tym zamachu, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, łącznie z ambasadorem, dostała rannych. I po tym wszystkim, co się wydarzyło w Bagdadzie, stworzyliśmy samochody do obsługi, czy to w Iraku, czy to w Afganistanie, później, które projekty powstawały u nas i oczywiście z inżynierami, wspólnie z inżynierami firm, które tworzyły te samochody. Czy te samochody, powiedzmy, dla najważniejszych osób w państwie wyróżniały się jakimiś takimi, oprócz tego, że były opancerzone, to czy miały jakieś takie nadzwyczajne ciekawostki? Znaczy, no nie chciałbym o wszystkim mówić, bo to jednak działa w dwie strony. To, co te samochody posiadają. No choćby taką ciekawostkę to jest to, że mają systemy gaśnicze, czyli można ugasić, używając go, gasząc komorę silnika. Mają systemy kół specjalnych, które umożliwiają po przestrzeleniu i rozerwaniu opony kontynuowanie jazdy. I mają jeszcze wiele takich, że tak powiem, różnych ciekawostek, które w sytuacjach zagrożenia chronią i czy umożliwiają odpowiednią ochronę osób, które się znajdują w środku. Panie generale, co takiego jest? Czy to jest jakaś niepisana umowa, prawo, że nie mówi się publicznie o szczegółach osób chronionych? Tak, ja myślę, że to jest najważniejsza rzecz, która dotyczy tego typu służb. Mogę powiedzieć, że tu jestem bardzo dumny z tej służby, że nawet w okresie zmian, przejścia służby z Biura Ochrony Rządu do Służby Ochrony Państwa i wcześniej, nie wyciekały żadne informacje na temat osób ochranianych, bo wielokrotnie powtarzam, że my nie chronimy Kowalskiego, Nowaka, kolokwialnie mówiąc, Bielawnego, czy my chronimy urząd. I to, co się dzieje na urzędzie, powinno być tajemnicą, bo tu też nie, tu chodzi też o wizerunek nie tylko tej osoby, ale też o wizerunek państwa. Czy nie mówiąc o, nie pytając o nazwiska, czy zdarzały się jakieś większe problemy z osobami chronionymi, to znaczy, czy na przykład były niepokorne? Czy to jest tak, że osoba, najważniejsza głowa w państwie, musi się dostosować do tego, co ochrona, że tak powiem, zdecyduje? No powinna przynajmniej się starać. Różnie to wynika, tak. Różnie to bywało, to jest prawda. Nie mówmy imion, nazwisk, ale czy były jakieś sytuacje, o których pan może powiedzieć, gdzie te najważniejsze osoby wymykały wam się spod kontroli bezpieczeństwa, że tak powiem? Znaczy starały się wymykać. Były takie sytuacje, gdzie osoba ochraniana, która podlegała ochronie całodobowej, wyjeżdżała prywatnym samochodem podstawionym przez kogoś znajomego, który przyjechał i wyjeżdżała bez asysty ochrony. I był to problem dla Biura Ochrony Rządu duży, żeby w odpowiedni sposób wtedy chronić tą osobę. To były sporadyczne, ale zdarzały się takie sytuacje. W późniejszym okresie były politycy już, może nie tyle uciekali, tak to nazwę, czy wymykali się, tylko wprowadzali takie środki prawne,
co umożliwiały im na przykład odstąpienie od ochrony. I to trochę może ucywilizowało sposób działania i sposób współdziałania, ale moim zdaniem to też nie są środki, które powinny być stosowane, bo ustawa mówi, jaką osobę, jaki urząd się chroni. Różnymi regulacjami niższego szczeblu, szczebla się regulowało tego typu zdarzenia, co moim zdaniem nie jest do końca, nie jest to tak to powinno funkcjonować. Ja zawsze mówię, że ochrona to przyznawana przez państwo drugiej osobie, to nie jest przywilej, to jest obowiązek. I osoba ochraniana musi sobie zdawać sprawę, że to nie jest dla polepszenia jej życia, tylko dla to jest bezpieczeństwo państwa. Czyli chroni się po to urząd, żeby do żadnego momentu, które dojrze do zagrożenia, nie było ani kompromitujące dla tego państwa, ani stwarzało zagrożenie dla tego państwa. Osoba, którą państwo ochraniali, osoby, zajmowali się ochroną, byliście bardzo często z nimi w różnych sytuacjach. Czy to stwarzało pole do takich relacji przyjacielskich bardzo? Jakie w ogóle właśnie relacje pomiędzy osobami chronionymi a chroniącymi były, są? Panie redaktorze, to jeżeli się z kimś przebywa większość dnia i się tę większość dnia przekłada się na przykład na 5, 10, ileś tam lat, to już samo mówi o sobie, że te relacje muszą być. No i bez akceptacji, bez jakiejś chemii, to po prostu na dłuższą metę by nie było do utrzymania. I to nie chodzi o to, żeby spoufalać się, żeby skracać dystans. To trzeba się tego pilnować i tego się trzeba nauczyć. To jest problem dla funkcjonariusza, żeby ten dystans odpowiedni trzymać, że jeżeli osoba ochraniana kogoś poklepie po plecach, jest wszystko ok, żeby sobie nie pomyślał, że od dzisiaj możemy iść razem na piwo. I to trzeba się pilnować i tego się trzeba nauczyć. To nie jest tylko problem polskich służb, bo w różnych służbach to różnie działa. Służba izraelska na przykład nie doprowadzają do tego typu zdarzeń z uwagi na to, że jest ciągła rotacja agentów ochrony. Czyli nawet tam po prostu bardzo dość tak profesjonalnie, ale zarazem dość rygorystycznie podchodzi się do relacji osoba ochraniana a funkcjonariusz czy agent ochrony. Nie dopuszcza się do tego, żeby nastąpiła jakakolwiek właśnie, doszło do jakiejkolwiek więzi emocjonalnej czy towarzyskiej jakiejkolwiek. Tutaj uważam, że to jest rola samego funkcjonariusza, odpowiedniego systemu służby i nadzoru tego wszystkiego, co się wokół tej służby i osób ochranianych dzieje, bo no, należy pamiętać, że jednak no, to, że pracuje się z pierwszą osobą w państwie, z prezydentem, premierem, cały czas na okrągło, ma się jakieś zaufanie między sobą, żeby w pewnym momencie nie potraktować tego jak przysłowiowego przyjścia do pracy do fabryki kredek. Odbijamy kartę i robimy swoje. No to tak to nie powinno działać. Gdyby oglądał nas teraz ktoś, kto młody człowiek, kto marzy o tym, żeby trafić w te struktury, to czym powinien się charakteryzować? No, moim zdaniem wielką rolę odgrywa tutaj głowa, czyli żeby poukładać sobie w głowie, bo ta służba oprócz wielu takich rzeczy, które im plus działają, czyli że można być w elitarnej formacji, że spotyka się najważniejsze osoby w państwie i na świecie, że
podróżuje się po tym świecie, po kraju, poznaje się tych wiele osób, że się szkoli i tak dalej, to jest jeszcze, no to jak w każdej służbie, to jest służba, czyli trzeba wiedzieć, że trzeba się poświęcić tej służbie. To też są rzeczy, gdzie nie wszystkie święta rodzinne czy jakiekolwiek można wszystko robić, że się spędza z rodziną, trzeba być na to przygotowany, czyli głowa przede wszystkim, poukładać sobie w głowie, czy ja naprawdę tego chcę, bo to, że ktoś pracuje w ochronie osobistej, to pracuje przynajmniej tak jak ja, to po paru latach szkolenia i weryfikacji mojej osoby przez przełożonych. Tego się nie robi z dnia na dzień, że się ktoś zostaje oficerem ochrony. Jeżeli tak się dzieje, to się źle dzieje. No oczywiście też odpowiednia sprawność fizyczna, ale taka sprawność fizyczna, która ukierunkowana jest na ogólny rozwój, czyli nie, to są, powinna ta osoba być sprawna, silna, wytrzymała, ale ty też, która może szybko przystosować się do różnych rodzajów życia codziennego i do tego, żeby pewne elementy w swoim życiu zmienić od już i wszystko resztę podporządkować temu, co się będzie działo. Panie generale, nie pytając o Przepraszam. nazwisko i czasookres, czy były takie sytuacje, o których nie wiemy, którym zapobiegliście poważne zagrożenia? No, były, może powiem tak, że były sytuacje, które poprzez współdziałanie z innymi służbami, bo trzeba pamiętać, że Biuro Ochrony Rządu wcześniej, dzisiaj Służba Ochrony Państwa, chociaż mają uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, musi musi współdziałać z innymi służbami specjalnymi. I to od nich otrzymujemy sygnały, otrzymywaliśmy sygnały o jakimkolwiek zagrożeniu. Były takie sygnały o zagrożeniu w stosunku do osoby pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Od przygotowywanym zamachu przez jedną z grup przestępczych polskich. Zostało to, no, to było w czasie, pamiętam, kampanii To się, wyborczej. rozumiem, potwierdziło. To się potwierdziło. No, my mieliśmy wtedy, mogliśmy tylko bazować na informacjach służb. I to zostało wyeliminowane już na etapie pracy służb. My tylko wzmocniliśmy bezpieczeństwo. Były sygnały, które dotyczyły w czasie wizyt pielgrzymek papieża Jana Pawła II. Wiele innych sygnałów było różnych osób, które przybywały do Polski w stosunku do różnych grup politycznych. Ostatnio, co nawet chyba słyszeliśmy, że były szykowany zamach dla ministra chyba Ziobry. Także coś tam się działo, czyli służba wielokrotnie, przynajmniej Biuro Ochrony Rządu pozyskiwało takie informacje o służbie i z tymi służbami współpracowało, żeby wyeliminować zagrożenie. Czego możemy życzyć teraz wszystkim tym, którzy pracują w tej strukturze? Żeby wracali do domu. Tego życzymy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan generał brygady Paweł Bielawny, były wiceszef byłego Biura Ochrony Rządu. Dziękuję bardzo.